chcą zniszczyć młodego, wykształconego człowieka, który wszedł do Rady spoza układów. Nie czuję się winny w obliczu postawianych mi zarzutów. Ale podobno przyznał się pan do jednego z nich. Nie. Nie czuję się winny. To ma pan jakieś nieprawdziwe informacje? Co z postulatem, by zrzekł pan się mandatu i w ten sposób także sobie Nie widzę takiej możliwości. Nie będę się zrzekać, ponieważ nie czuję się winny. Przed budynkiem dzielnicowego samorządu, tam odbyła się kilkunastoosobowa pikieta.